Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj o mocy, a konkretnie o tym, czy faktycznie potrzebujemy 5, 10, 25 watów, żeby zrobić połączenie. Dziś będzie troszeczkę ambitnie, czyli postaram się zrobić połączenie z zaledwie 50 mW. No a do tego posłużę się tą podstawką pod radio. Wiadomo, im wyżej, tym lepiej. A tu mi coś takiego pięknego zbudowali, więc wykorzystamy. Zapraszam do oglądania. No to jestem na szczycie. Wieża ewidentnie góruje tutaj nad pobliskimi drzewami. Kto tutaj jest biegły, to pewnie zauważył, że w tle mamy karkonosze. Tutaj mamy Śnieżkę. Tutaj po środku mamy Dom Śląski. I taki cypelek na lewo to jest kopa. Tam jest przemiennik. I będę starał się po prostu go otworzyć. Kto wie, może nawet ktoś odpowie. Odległość stąd jest 11 km, więc zobaczymy, czy da rady na tak małej mocy coś więcej zrobić. No to tak, będziemy się łączyć z kopą. To jest przemiennik SR6JG. On działa tutaj na 70 cm i żeby zmienić moc, tak jak pokazywałem w poprzednim filmie o OpenGD 7.7, klikamy ten przycisk boczny i lecimy strzeleczką w dół, tak? 4 W, 3 W, 2 W, 1 W, 700, 500, 250 i nasz target, czyli 50 mW, tu nam się pojawi. No i spróbujmy, czy nam się coś tam uda. Wywołanie ogólne na paśmie 70 cm. Woła Henryk Franciszek 6, Tadeusz Ewa. Bardzo proszę o raport. Proszę powtórz znak. Stefan Piotr 6, Cezary Roman Zygmunt. Stefan Piotr 6, Cezary Roman Zygmunt. Cześć, moje imię to Łukasz. Robię właśnie testy mocy z Retevisa. Nadaję na 50 mW. Jakbyś mógł mi podać raport, jak mnie słyszysz. Mikrofon do ciebie. Siła jest kosa na kamień. Ja też lubię QRP i mW. Ładne Q5. Over, over. Dobrze, bardzo dziękuję za raport i pozdrawiam. Stefan Paweł 6, Cezary, Roman Zygmunt, tu Henryk Franciszek 6, Tadeusz Ewa. No dobra, fajnych łączności na QRP. No myśmy kiedyś na 1-2 giga pakiet radio mieli na 200 mW między Polkowicami a Zieloną Górą. Bardzo dobrze ten link pracował. Over, over. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dobrego dnia. W kwestii wyjaśnienia, QRP oznacza łączności o małej mocy, a podsumowując mój eksperyment, nawet 0,05 W mocy, czyli taka drobinka, starczy na wykonanie łączności. No i wypada oczywiście zapytać o Wasze doświadczenia w łącznościach z niską mocą. Jeżeli ktoś chce się pochwalić, zapraszam do komentarza. A mi wypada się pożegnać. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. A SP6CRZ bardzo dziękuję za pomoc w teście. Pozdrawiam.